Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku cyklu Zostaję w domu. Dzisiaj mam ogromną przyjemność tutaj otwierać szampana, niestety tylko metaforycznego, ale być może jest to dla Was podpowiedź, kto będzie gościem. Tak, mam nadzieję, że dużo z Was zgadło, Sanach. I tak podkreślam to H, bo dostałem informację, tutaj zasięgnąłem porady językowej, że tak należy to wymawiać, jeżeli ktoś miałby wątpliwości. Sanach to jest jedna z najciekawszych, najbardziej intrygujących postaci polskiej sceny muzycznej, która wdarła się na nią z impetem i po prostu teraz nie da się uciec od jej muzyki. I bardzo dobrze, bo jest to super muza. No a Sanach też jest super dziewczyną, tak słyszałem. Jeszcze nie miałem okazji jej poznać. Dzisiaj poznamy się trochę internetowo i mam nadzieję, że no, trochę się o niej dowiemy, bo na razie jest enigmą. Znamy ją z muzyki, tak jak powinniśmy znać artystów, no ale ja jestem też bardzo ciekawy, kto za tą muzyką stoi. Więc zapraszam Was do oglądania. To dzwonimy. Ale jestem ciekawy, naprawdę. Jestem? Nie ma cię. Oj, jak to? Musisz kamerę kliknąć. Już jestem? A czekaj, czekaj. A nie to, chwila, bip. O, żeby to jest taki Bluetooth. O, jestem, dobra. Dzień dobry, miło Cię widzieć. Dzień dobry, cześć. Bardzo się cieszę, że możemy się poznać w końcu. Szkoda, że tylko przez internet, ale czasami takie znajomości, jak się No. zaczynają w sieci, to potem, wiesz, są fajne, więc kto wie. Dokładnie, tak, ja się bardzo cieszę, czuję się bardzo dobrze, bo jestem w moim pokoju i tak bardzo lajtowo, na luzie, więc spoko. Słuchaj, bardzo lajtowo możesz się czuć, ale jesteś wokalistką, artystką, od której teraz no, nie da się powiedzieć, że ciężko uciec, słuchaj, bo twoje przeboje podbijają rozgłośnie radiowe na YouTubie. No jak się czujesz jako osoba, której piosenka jest teraz najczęściej graną piosenką w całej Polsce, już od naprawdę kilku dobrych tygodni? Ja jakoś nie czuję, może ja, nie wiem, jakoś wyłączyłam uczucia na ten czas. Jakoś, nie wiem, czy to jakoś przeżywam bardzo. Ostatnio też dostaję dużo telefonów, że Zuzia, tutaj twoja piosenka bardzo fajnie idzie, tutaj ktoś zagrał i tak się z tego cieszę, ale chyba jeszcze do mnie nie dotarło, że ktoś rzeczywiście zauważył, nie, te moje kawałki, co tak sobie już długo właściwie śpiewam, dużo lat, tak. One były długo chyba gdzieś tam do szuflady chowane i nikt właściwie ich nie słyszał, nikogo nie obchodziło, ja nie obchodziłam i tak dziwnie mnie jest jakoś przyzwyczaić do tego, że ktoś teraz usłyszał. Zajrzałem sobie szybko to, co mogłem sprawdzić, jeśli chodzi o statystyki, na przykład na twój kanał na YouTubie, no i tam jest po prostu 45 milionów, nawet sobie zapisałem, ponad odtworzeń tego wszystkiego. Czy takie liczby cię przytłaczają? No bo to jest gdzieś niby, wiesz, w świecie wirtualnym, ale prawdziwi ludzie po prostu, wiesz, siadają i słuchają. Właśnie. Tak, ja nie umiem sobie tego wyobrazić po prostu. Naprawdę, bo tak słyszę te liczby, takie szalone liczby i jakby dzisiaj nie umiem sobie nawet wyobrazić, że rzeczywiście tyle jest osób, które mnie słuchają. No takie to jest dziwne dla mnie, więc nie dotarło do mnie jeszcze. No. Fajnie, że o tym wspomniałaś, że przez wiele lat te utwory były gdzieś w szufladzie, nie były zauważone i ty nie byłaś zauważona, bo często tak jest, jak jest taki głośny debiut, jak w twoim przypadku, to ludziom się wydaje, że to się tak wydarzyło po prostu tak, o, pojawiła się i wiesz, wysypuje te przeboje z rękawa. Często sobie nie zdając sprawy, że ta droga jest czasami bardzo długa i żmudna. Jak u ciebie ona wyglądała? To naprawdę była długa droga. Właściwie ostatnio, jak szłam spać, leżałam sobie w łóżku i tak myślałam sobie, odtwarzałam sobie tę drogę w głowie, żeby tak przypadkiem nie zapomnieć, jak to wyglądało, bo mam takie dni, że rzeczywiście zapominam i tak skupiam się na tym, że o, piosenka musi być hitowa, o, musi być dobra, muszę teraz poziom tylko zaraz wyżyć, żeby pokazywać, a zapominam o tym, jak to się zaczęło. I rzeczywiście to tak zaczęło się od takich moich, nie wiem, od śpiewania po szkole, w takich salkach, takich, co nikt mnie nie słyszał. Później zaczęłam chodzić do studia, do Izabelina, do pana Puczyńskiego. Pan Puczyński mnie zobaczył, jakoś tam powiedział, że jest jakiś potencjał i przez kilka lat do niego chodziłam, ale też mając nadzieję, że może się wybije, nie wiem, na YouTubie, publikując swoje covery, taki miałam plan. I dla mnie to było w ogóle nie do pomyślenia,
że ja mogłabym zrobić piosenkę z jakąś aranżacją taką inną niż samo piano, bo tak przyzwyczaiłam się do tego pianinka i gdy poznałam kolegę, który właściwie umiał aranżować kawałki, fajną produkcję robił, no to byłam w szoku i dla mnie to już był taki cud, jakieś marzenie wielkie. No i teraz coś tak rozkręciło, że to długo. Właściwie to jak poszłam do studia do Izabelina i tam usłyszałam, że rzeczywiście mam jakiś potencjał i coś może ze mnie być, chociaż nie do końca w to wierzyłam. No to było chyba, nie wiem, jak miałam 16 lat, chyba się zaczęło w gimnazji, nie pamiętam już, ale takie, nie, 16 lat, chyba coś w tym stylu, jak mi się wydaje. No i tak dzisiaj dziwnie się czuję, wiedząc, że rzeczywiście była długa ta droga, ale czasem właśnie o tym zapominam i tak miło sobie jest to przypomnieć. Droga długa, kręta pewnie, ale teraz jakby zbierasz owoce też tej pracy i to, co mi się podoba najbardziej u Ciebie, co mam nadzieję, że się nie zmieni jakoś mocno, chociaż też chcemy Cię poznać, jest to, że znamy Cię przede wszystkim z Twojej muzy. I to jest Twoja wizytówka, no ale nie ukrywam, że mnie też jako słuchacza i pewnie też wiele innych osób, no intryguje, wiesz, jaka Ty jesteś naprawdę. I czy ty się trochę obawiasz tego takiego wyjścia do świata właśnie poprzez wywiady, jakieś takie, wiesz, pojawianie się w mediach, żeby się odkryć teraz przed tymi milionami? Czuję, że jestem chyba jestem teraz może nie jestem smutna, ale jak piszę piosenki, to jestem smutna. O, to tak jest, że jak siadam do pianina, najczęściej jestem naprawdę jakoś przybita i mam ochotę tylko o tym pisać albo... Nie wiem, to nie jest chyba też tak, że jakoś tłumię w sobie ten smutek, jak z kimś rozmawiam, tylko po prostu jak mam coś skomponować, to tak muszę się doszukać takich rzeczy w sobie, co rzeczywiście są dla mnie ważne i gdzieś tam mnie dotykają i bolą i tak lubię o tym pisać. Na przykład mam duży problem z pisaniem o rzeczach wesołych, takich szczęśliwych. Jakoś nie umiem się przełamać, żeby coś takiego napisać, chociaż ostatnio powstała piosenka taka bardzo, bardzo chyba uczuciowa o tym, że właśnie jestem szczęśliwa, więc jestem ciekawa, kiedy ujrzę światło dzienne, ale to może być wielki moment dla mnie. Ja, żeby tutaj, wiesz, nie wchodzić w te smutki, no bo tak jak mówisz, to jest jakaś taka twoja przestrzeń też twórcza, bo ja miałem okazję już przesłuchać twoją płytę nową i wręcz zasłuchiwać się, wczoraj właśnie wieczorem sobie słuchałem. I tutaj też nasz wspólny znajomy Maciej zwrócił uwagę na pewną rzecz, że jeśli chodzi o teksty twoich piosenek, no to pojawiają się tutaj takie dosyć punkty wspólne w kilku utworach dotyczące picia alkoholu, nie oszukujmy się. No i tam jest tak, jest szampan, którego wszyscy znają, jest rum, jest wino, są blanty. No to słucham, co chcesz nam powiedzieć? Znaczy, zauważyłam, że po prostu fajnie mi się też rymuje do takich rzeczy. Znaczy, jeżeli chodzi o rum, to pamiętam, że po prostu jak pisałam piosenkę Proszę Pana, gdzie właśnie znajduje się to słowo rum, nagle to tylko dlatego użyłam tego słowa, bo po angielsku też było rum, w sensie chodziło o pokój. I śpiewałam to z R takim... Ja akurat mam wadę wymowy, więc może tego nie słychać za bardzo, ale z takim R właśnie rum, takim, i chciałam, żeby było takie bardzo, bardzo konkretne. I tam był chyba taki tekst I am nobody in this room, I am nobody in this room. I ja tak mówię do Madzi, jak pisałyśmy z Madzią Wójcik ten tekst, mówię, że Madzia, ja tam chcę po prostu rum. Ale nie wiem, czy tak o alkoholu mi wypada pisać. No mówi, dawaj. Okay. No więc takie się zdarza i co jeszcze, był szampan, ale to chyba tyle. Jeszcze piosenka solo jest taka imprezowa, ale tak to... Jeszcze wino było. Raczej. A wino... Nie pamiętam, gdzie było wino. No, pewnie było nieraz, słuchaj. Podczas pisania trochę było, no. Jeśli chodzi o ten proces twórczy, to jest też rzecz, na którą sporo osób już zdążyło zwrócić uwagę, że ty bardzo fajnie gdzieś sobie przerzucasz takie różne językowe opcje w stylu, z jednej strony taki poetycki język bardzo, taki trochę a la wiersz, a z drugiej jakieś takie wstawki typowo młodzieżowe, slangowe nawet, bym powiedział. I czy to jest efekt jakiegoś takiego zderzenia twoich, nie wiem, zainteresowań z tym, jak mówisz na co dzień? Wiesz, o co chodzi?
Ja mówię tak, jak mówię, znaczy, no mówię tak średnio poetycko i właściwie w ogóle nie mówię poetycko. Jakoś też nie zwracam na to uwagi. Jak piszę, to, bo ja też po polsku nie piszę za długo, ale jak zaczęłam pisać, czyli tam ponad chyba rok temu już pisałam jakieś pierwsze swoje teksty po polsku, to strasznie chciałam uniknąć takiej właśnie zbyt dużej poetyckości w swoich, nie wiem dlaczego, jakoś czułam, że może w moim wykonaniu to brzmi tak, jakbym chciała na siłę, żeby był jakiś ładny poetycki tekst, a coś mi nie wychodzi, więc postanowiłam to trochę mieszać z takimi słówkami, co się używa na co dzień. I mi się to spodobało, bo tak poczułam, że zaraz, po pierwsze jakoś podoba mi się to, jak to brzmi, a po drugie wtedy mogę tak poczuć się swobodniej, a nie, że tak próbuję na siłę jakoś, żeby to było ładne, a nie jest może. Nie wiem, tak miałam takie myśli, że to jest jedyny sposób i to chyba dzięki witaminie tak na to wpadłam, bo wcześniej myślałam, że przecież piosenka musi mieć taki tekst ładny, taki... żebyś to niczego nie móc przyczepić, a potem tak słucham sobie jakichś zespołów z Polski, też zaczęłam się w nie wkręcać, bo wcześniej było z tym słabo. Odkryłam właśnie witaminy i pomyślałam o nich, że jak oni kombinują, jakie to jest dobre i także oryginalne, nie? Że to ma taki fajny wydźwięk wtedy. No, fajne wydźwięki, też myślę, że to mocno przemawia do odbiorców, no bo dzięki temu też mogą się bardziej utożsamić też z historiami, które opowiadasz w swoich piosenkach, no. Bo to jest trochę tak, jak wiesz, słuchamy tego i tak jakbyśmy opowiadali swoją, twoją historię własnymi słowami, więc myślę, że to też jest takie lotne bardzo, nie? No, bardzo, znaczy mi się to podoba. Ciekawe, ile jeszcze ujadę na tym, ale zobaczymy. Słuchaj, no materiału na tej nowej płycie jest bardzo dużo i wspominałaś o tym, że ten sukces, który przyszedł z tymi piosenkami w ostatnich kilkunastu miesiącach, powodował u ciebie tak jakieś takie myśli właśnie, czy dasz radę, że nagle pojawia się jakaś taka poprzeczka, którą sobie sama nieświadomie ustawiłaś i oczekiwania ludzi, którzy teraz już no, trochę wiedzą, czego od ciebie chcą. Tak, odczuwam to bardzo, kiedy właśnie komponuję, właśnie tak jak mówiłam, bo mam ostatnio problem z tym, żeby jakoś tak poczuć w ogóle piosenkę, nie, że akurat, nie wiem, kilka dni temu udało mi się jakoś to przezwyciężyć, bo nie mogę się odciągnąć od mojego super sprzętu, bo mam nowy sprzęt w pokoju do nagrywania. Jest strasznie fajny i ja nocami w sumie siedzę i nagrywam, więc jakoś tak się wciągnęłam i czuję, że mam całkiem niezłą wenę. Ale wcześniej, jakoś kiedy ten szampan też wystrzelił, to zastanawiałam się właśnie, zaraz, czy ja na pewno umiem pisać piosenki i tak nie chciałam do końca też wracać do tych starszych piosenek, bo się właśnie bałam, że może już nie są takie chwytliwe, ani nie są takie właśnie podrady. Zaczęłam myśleć tak bardzo o tym radiu, że Zuzia, zobacz, jak ten szampan działa. Teraz napisz kolejnego szampana i strasznie mnie to zaczęło stresować, ale teraz już jest lepiej, naprawdę lepiej. Też właśnie mam duże wsparcie u wielu osób i z wytwórni i to jest też ekstra, że dają mi taką ogromną swobodę w tym, co piszę. Jak myślę sobie, że teraz piszę takie słabe rzeczy, a potem wysyłam i mówią, że wow, bardzo fajne, właśnie o to chodzi, drób tak dalej. I to jest super, no, że tak wspierają. Chciałem cię zapytać o sytuację, w której cię widziałem na żywo. Występowałaś jako gość podczas ramówki TVN. I czy to było takie twoje pierwsze zetknięcie się z tym takim, wiesz, show biznesem, nie, że blicht, te gwiazdy, wielka produkcja. I jakie masz w ogóle, wiesz, wspomnienia z tego? Bo poszło ci super. Ojej, dziękuję, bo ja zeszłam ze sceny i myślałam, że się popłaczę, bo jakoś strasznie czułam, że mi to nie wyszło. To znaczy, czułam po prostu ogromny stres i nie byłam tego świadoma, jak szłam na ten występ, bo jakoś nie przetworzyłam tego, że będą tam te osoby, które widziałam w telewizji i które tam gdzieś, nie wiem, o których dużo słyszałam i dopiero kiedy stałam przed tą sceną, sobie to uświadomiłam, że przecież oni wszyscy będą mnie oglądać.
oglądać i tyle kamer i jeszcze jakieś dymy tutaj, reflektory. Ja musiałam chodzić jeszcze do tego podczas śpiewania, a nigdy tego nie robiłam. Takie dwie rzeczy naraz, to było bardzo ciężkie do ogarnięcia. Musiałam tak przejść, zrobić takie kółko trochę i tam była cała choreografia, kiedy mam stanąć, czy kiedy mam iść dalej. I byłam tak przejęta tym, nie wiem, czy to dlatego, że jakoś tak ciężko mi było nim oddech złapać. Miałam tak w pewnym momencie, że przyśpiewałam tam początek Szampana, czyli pod górkę mam, ale na to się pisałam tak czy siak i nagle tak chciałam wziąć oddech, ale nie mogłam. I tak jak czasem, jak się płacze, nie, to tak coś się dzieje z tym oddechem, to miałam coś podobnego. No ale myślę, że takich występów jeszcze przed tobą wiele, więc wiesz, ogarniesz temat. Zobaczymy, tak. No właśnie, wspomniałaś o tym, że tam było dużo osób, które znasz z telewizji. No i teraz ty powoli też jesteś taką osobą, którą ludzie znają z internetu, z telewizji. I czy już miałaś szansę dostać takie pierwsze dowody sympatii, wiesz, rozpoznawanie, jakieś autografy, zdjęcia? I jak na to reagujesz? A właściwie to głupio trochę, ale ja tak nie miałam nigdy. Właściwie nigdy nikt nie zaczepił nigdzie. Ja się nawet nie dziwię, bo wydaje mi się, że w ogóle to nie jest ten etap. W sensie fajnie, że ten szampan tak wystrzelił, ale bym się zdziwiła teraz tak ostro, jakby też do mnie gdzieś tam podbiegł i tak, chociaż raz się to zdarzyło i wtedy byłam bardzo zdziwiona, bo dziewczyna wybiegła z kawiarni i widziała, jak szłam, i jeszcze pamiętam, że miałam takie buty, bo chyba wracałam z pogrzebu i miałam takie buty bardzo jakby wysokie i strasznie bolało, bo były za małe do tego i zdjęłam je i szłam jakby bez butów tam obok Randa Daszyńskiego, szłam sobie na Bosaka i ze skrzypcami i ze wszystkim i ona wybiega z tej kawiarni i tak mówi, że jest moją fanką i czy wpadnę do Café Nero, to było Café Nero, czy wpadnę i czy będę tam przychodzić i tak się spotkamy razem, coś porobimy. No to byłam w szoku, że w ogóle tak rozpoznała, to było niesamowite, ale tak to mi się to nigdy nie zdarzyło. Oprócz tej jednej sytuacji, to w ogóle coś się nie dzieje. Ale coś ja czuję, że się zadzieje, więc wiesz, trzymaj to wspomnienie, bo będziesz do niego, myślę, bardzo często wracać. Właśnie, skrzypce. Słuchaj, bo ja tutaj zrobiłem taki research, jak mogłem, wiesz, w necie, ale też mam tam swoich agentów tajnych, którzy mi trochę o tobie opowiedzieli. No i właśnie, ty grasz na skrzypcach, ale słyszałem, że jesteś dość kontuzjogenną osobą i bardzo często dostajesz urlopy zdrowotne właśnie od skrzypiec. Czyli Maciek pewnie coś już powiedział na ten temat, bo zdarzyło się to właściwie w tym roku. Wydaje mi się, że to nie był przypadek, bo akurat w tym roku się zaczęło rozkręcać z tą wielką moją karierą muzyczną i grałam w orkiestrze na uczelni i tak się bałam. Bałam się dyrygenta, bałam się wszystkiego tego utworu, bo graliśmy tego Moniuszkę i po prostu to było dla mnie tak stresujące i akurat w połowie tego składu przycięłam sobie palec nożem, tak jak kroiłam pomidora i miałam zwolnienie chyba na 3 miesiące. Ale to akurat się dobrze trafiła, jak rozumiem, w sensie dobrym właśnie czasie. Tak, naprawdę byłam tak zadowolona, bardzo szczęśliwa, że mogłam odłożyć to na jakiś czas. Ja mam rzadko takie przerwy skrzypcowe, żeby 3 miesiące nie grać na skrzypcach. To tak, nie wiem, czy kiedykolwiek tak miałam, bo w życiu tak nie miałam, no. Druga rzecz, o którą chciałem zapytać, którą wiem właśnie, tak wiesz, z jakichś takich backstage'owych tutaj doniesień, że miałaś te super sesje do płyty, no i tam się pojawiały różne zwierzątka, nie wiem, czy tak można powiedzieć, miałem trójkę z biologii, ale generalnie był tam skorpion, modliszka. Trochę jak widziałem te zdjęcia backstage'owe też, to wyglądało to jak jakaś jedna z konkurencji w Top Model, bo tam zawsze muszą pozować z jakimiś po prostu dziwnymi rzeczami. Tak. No i słyszałem, że nie do końca tam się czułaś komfortowo trochę z tymi gadżetami. Właściwie to było straszne. Jakoś nawet nie chciałam, nie chciałam w ogóle pozować z tą modliszką. Maciek bardzo lubi modliszki i właściwie on był taki bardzo, że Zuzia, dawaj, nawet chyba teraz ma modliszkę u siebie. No ale ja tak nie chciałam w ogóle. Jeszcze pamiętam, że to
chyba przyszły, nie wiem, 3 osoby z różnymi jakimiś robalami. I właśnie modliszka to jakby było chyba takie najbardziej spoko, najbardziej lajtowe zwierzątko, a inne to była jakaś tragedia. Jak wzięłam na rękę, na szczęście byłam w rękawiczkach, ale wzięłam na rękę to jedno coś i to było straszne, bo tak jak najdalej trzymałam. No, ale bym żałowała, bym nie wzięła, więc jakoś się przełamałam. Ale ta modliszka to też było coś strasznego. Ja tak tylko pozowałam, pamiętam, to zdjęcie z płyty z modliszką, to ja tak się dziwię, że nie widać aż takiego wielkiego przerażenia w moich oczach, bo ja byłam przerażona cały czas, że ona nie podskoczy, on coś mi zrobi, nie wiem. Właśnie, tylko może wyjaśnijmy, że Maciek, na którego tak się tutaj powołujemy, to jest menadżer z twojej wytwórni, czy opiekun, nie wiem jak go nazwać, tak żeby też się nie obraził. Tak, tak. Wspominałaś o tym, że czujesz duże wsparcie też ze strony wytwórni i czy to ci pomaga trochę się zaadaptować do tej nowej sytuacji, bo gdybyś pewnie była tak rzucona w to sama, no to mogłoby to wyglądać trochę bardziej, nie wiem, problematycznie. No ja tak czuję, że on naprawdę ogromne wsparcie, zresztą ja czułam to wsparcie już na samym początku i ostatnio właśnie jak leżałam przed snem na łóżku i myślałam o tej mojej drodze całej, no właśnie nawet tak się wzruszyłam, bo pomyślałam o tym, jak to wszystko się zaczęło i że akurat trafiłam na Janka i Monię, takich cudownych ludzi, którzy pokierowali tym wszystkim, całą moją drogą w Magic Records. No i dzisiaj jakby tak wszyscy się tak cieszymy z tego, że to była, właściwie to nam zajęło, nie wiem, rok, w sensie tak, że właściwie bardzo skromnie ta droga wyglądała, że ja tam te moje piosenki gdzieś tam publikowałam tak skromniutko gdzieś tam, które gdzieś tam powstawały z Kubą Galińskim i innymi producentami i się nie spodziewaliśmy w ogóle czegoś takiego, więc wszyscy teraz jesteśmy tak poruszeni tym, co się dzieje i właśnie tak mi jest miło widzieć, że dla nich to też tak dużo znaczy, że to też dla nich takie ważne, że coś, co tak mieliśmy nadzieję rok temu, czy tam ponad rok temu, że może kiedyś coś tam się z tego zrodzi i dzisiaj jest takie wow. Ale to mogę ci powiedzieć, że też nie chcę, żeby tutaj brzmiał jakiś taki, wiesz, list miłosny do twojej wytwórni, no ale jakby tak to wyglądało, że kiedy pojawiał się twój utwór, miał się pojawić twój utwór z Mattem Daskiem, ja wtedy robiłem z nim wywiad i właśnie dziewczyny z twojej wytwórni mi opowiadały, że mówi, słuchaj, mówi, to jest jakby ten duet, ale mówi, tu będzie prawdziwa bomba, więc wiesz, mówi, obserwuj ją i śledź, bo naprawdę to fajnie, wiesz, wypali, więc super, że rzeczywiście to miało miejsce. Tak, ojej, Matt bardzo wspierał. Właściwie to on był taką pierwszą osobą, z którą mogłam właśnie zrobić taki projekt muzyczny. Na początku właśnie i tu wytwórnia się pojawiła i dużo było takich nowych rzeczy. I Matt był taką osobą, która była tak ciepła i tak otwarta i mówił, że Zuzia, z ciebie to będą ludzie. I tak zawsze tak jakoś miał... Także miło bardzo mówił i ja w ogóle jakoś nie brałam tego też na serio, co on mówi, bo dla mnie to był sam początek, jakby nawet nie wiedziałam, czy to wypali, co ja robię, ale to było tak miłe i że on tak wierzy w to. I mu nawet pokazywałam piosenki po polsku i on mówił, że jakie piękne, mimo że nie rozumiem języka, to tak mi się bardzo podobają i no i tam bardzo, bardzo to jest miła osoba. Super, no to teraz czekamy na płytę. Wiemy, że jakby z oczywistych względów ta premiera została trochę przesunięta, ale w zasadzie już niedługo zapoznamy się z materiałem. Tak. I czy czujesz taki stres przed wypuszczeniem tego dziecka? Bo jakby pierwsze twoje wydawnictwo, jak się ukazało, no to myślę, że to było takie właśnie bardziej testowanie wody. No a tutaj już wszyscy czekamy. Oj, bardzo mi miło, bo ja też właściwie... Nie mogę się doczekać. Jak był 27 marca, czyli ten dzień, kiedy miała się pojawić moja płyta, to mi było bardzo smutno, że kurczę, tak trzeba było przekładać, ale teraz właśnie nawet się cieszę, mam czas, żeby tak się przygotować psychicznie do tej premiery. Właściwie to już mój pierwszy taki wielki album i tyle na to czekałam i tyle pracowałam na to i tak... Teraz jakoś właśnie to do mnie dociera, że zaraz jakby Zuzia nie ma już odwrotu. No nie ma, już nie ma. Uciekniesz. Więc czuję taki stres. Myślę sobie, czy wszystkim się spodobają te moje piosenki, co są na płycie. Jestem bardzo ciekawa tego, bo tam jest dużo takich na przykład tekstów, co...
Nie wiem, czy ludzie będą zaskoczeni, że tak piszę, czy może będą oczekiwali czegoś lepszego, to tak nie wiadomo. Ale no, dlatego się stresuję. No to dlatego jako jedna z osób, która już słyszała, no to mogę ci tyle, jakby jak nie wiem, żeby dodać otuchy, powiedzieć, że naprawdę jest super i ja mam od wczoraj na repeacie, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, no królową dram. To jest jakby mój numer jeden. Tak? Absolutnie. Już sam tytuł jakby mnie urzekł przed przesłuchaniem, a potem już też spełnił oczekiwania, także. Ale mi miło. Ojej, też nie mogę doczekać, bo to jest dla mnie tak szczególna piosenka, naprawdę. To jest bardzo poruszająca i taka piosenka całkowicie od serca. Chyba najbardziej z płyty jakoś jestem z nią związana. W sensie z żadną inną piosenką nie czuję takiej więzi. No. No dobrze, to czekamy. Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że ten czas do premiery upłynie szybko i już też niedługo po samej premierze będziesz mogła też wyjść z tym materiałem, wiesz, no, do ludzi, tak z domu, naprawdę, a nie tylko tak, przez... Tak, ojej, to by było cudowne, naprawdę. Jakieś festiwale się szykują, koncerty, to tak nie mogę się doczekać. Dziękuję bardzo. Super, ja dziękuję, to była naprawdę przyjemność. Mam nadzieję, że jeszcze sobie nieraz porozmawiamy, jak już, wiesz, wszystko wróci do normy. Tymczasem, wiesz, siedź, nie denerwuj się, nie stresuj, wszystko będzie super. Dobra, dziękuję bardzo. No to do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Pa. Fantastyczna dziewczyna. Jestem absolutnie zachwycony. To zawsze jest fajne doświadczenie, jeżeli osoba, której słuchasz, która tworzy super muzę, okazuje się też być bardzo fajną osobowością. Ona jest zabawna, z lekkością o wszystkim opowiada. I tak jak wspominałem w trakcie rozmowy, ja już miałem okazję usłyszeć nowy album Sanek. I uwierzcie mi, jest na co czekać i dziewczyna trzyma naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom, więc fani jej twórczości, te osoby, które zakochały się w tych utworach, które były dotąd opublikowane, na pewno nie będą rozczarowane, więc czekamy. I bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Ci, którzy prosili o rozmowę z Sanek, mam nadzieję, że są zadowoleni. Ja jestem bardzo, absolutnie, nie mam tutaj żadnych wątpliwości. I widzimy się w kolejnych odcinkach, więc do zobaczenia.